poprzednich odcinkach. Czy wam też się wydaje, że pan Konrad jest ostatnio jakby inny? W każdej legendzie kryje się ziarno prawdy. Znałam pana Konrada, jak był małym dzieckiem. Jego jedynym przyjacielem, a także mentorem był profesor Verne. Pokazywał mu swoje dziwne wynalazki. Całą wiedzę profesor spisywał do swojego dziennika. Przez ten cały czas tu był. Przez te wszystkie lata. Wszystko słyszałyśmy. Podoba ci się Piotr i chcesz go poderwać. My ci pomożemy. Kiedy będzie koniec lekcji i Piotr będzie wychodził, to... Piotrek, uważaj! Julia, twoje zachowanie łamie więcej punktów regulaminu niż miałaś kolorów włosów. Ze skutkiem natychmiastowym zostajesz wydalona ze szkoły. Chyba wiem, jak to wszystko odkręcić. Musimy sprawić, żeby Julia nie zrobiła nigdy tego, co już zrobiła. Czas jest teraz naszym najlepszym sprzymierzeńcem. O, zaraz, to chyba tak szło. Panie Konradzie, ale jest pan pewny, że to będzie działać? Naprawdę? No, przychodzicie do mnie po pomoc, bo jestem waszą jedyną nadzieją jak Obi-Wan. A teraz macie wątpliwości i mi nie dowierzacie? No, ale ta maszyna wygląda bardzo, bardzo retro. Ta księga jest 2 razy od ciebie starsza. Myślałaś, że będzie to działało na nowym androidzie? Ha, niedowiarki, jeszcze tylko datę skalibruję i jest gotowe. Nie wierzę, że zobaczę siebie z przeszłości. Ej, może kupię bitcoina? Nawet o tym nie myśl. Niech żadnemu z was nie przychodzi to nawet do głowy. Z czasem nie ma żartów. Musicie zapamiętać 2 zasady zapisane przez Verne w Arcanum. Po pierwsze, nigdy, ale to przenigdy, nie możecie wchodzić w interakcje z samymi sobą. To zaburzyłoby kontinuum czasoprzestrzenne i mogło doprowadzić do poważnych fluktuacji na poziomie kwantowym. Wow, a można bardziej po ludzku? Oglądałeś 2 sezon Lokiego? Aha. Do poważnego boom. A, czyli już perfidnie zrzynamy z Marvela. 2. zasada. Nasza podróż nie może przekroczyć 11,25 stopnia obrotu Ziemi, czyli dokładnie 45 minut. Po tym okno się zamknie. A my utkniemy w nie swoim czasie. No, to brzmi trochę niebezpiecznie. Nula ma rację. W sensie, chcemy pomóc, ale no ta kartkówka w tamtym tygodniu to był jakiś hardcore. Nie chciałbym tego jeszcze raz przeżywać. No właśnie, poza tym, czy my w ogóle aż tak lubimy Julkę? Słuchajcie, to raptem przesunięcie o 15 dni. Nawet jak coś by się nie udało, ale nie zakładam, no to wystarczy, że na ten czas gdzieś się zaszyjecie i poczekacie, aż wy z przyszłości staną się wami z przeszłości i te osoby odbędą podróż w przeszłość po to, żeby zamknąć pętlę z wami w przyszłości. Chyba jasne. Aha. No, nieważne, kochani. Damy radę. To co? Jesteśmy gotowi? No to ruszamy. No i fajnie, no i cześć. Nawet korsarze miały lepszy efekt w podstawówce. To co, ekipa, spadamy? Zaraz, poczekajcie chwilę, no. Panie Konradzie, to nie działa. Aż w ogóle głupio mi, że mogłem w to uwierzyć, no. Pójdźmy. Jaką mamy datę? 24 października 2019. Panie Konradzie, co pan zrobił? No, chyba dobrze, udało się, tak jak mówiłem. Tak, ale nie, to nie jest nasz czas. No, to chyba o to chodziło, tak? Jest 2019. Nie, to niemożliwe, ja, no Verne wyraźnie zapisał, datę wpisuje się, o cholera, jasny gwint. Verne, niech cię szlak! Co się stało? Verne zapisywał daty począwszy od roku. Zamiast dni odjąłem lata. Ale będziemy mogli wrócić, prawda? Obawiam się, że to nie będzie takie proste.
Pan musi uruchomić ten sprzęt i to już! W tym momencie nie możemy tu zostać! No Kasper, ja wszystko rozumiem, ale to jest bardzo delikatny sprzęt. No muszę go najpierw przekalibrować, tak? No to niech się pan za to bierze i to już, do cholery! Blondie, spokojnie, pan Konrad to ogarnie. Tak? Tak jak to ogarnął przed chwilą? Nie wiem jak ty, ale ja byłem kompletnie inną osobą te 5 lat temu i nie zamierzam tego przeżywać jeszcze raz. Ciszej, tak? Tkwimy w tym wszyscy i musimy działać razem jak drużyna. Jest dobra i zła informacja. Poprosimy najpierw tą złą. Potrzebuję konkretnej rzeczy, żeby naprawić tą maszynę. Chodzi konkretnie o metalowy cylinder, który znajduje się w mojej, a właściwie w jego, w sensie w naszej klasie przeszłego pana Konrada. Musicie mi to ogarnąć. A ta dobra? No dobra jest taka, że 5 lat temu nikogo z was nie było w tej szkole, więc sami siebie nie spotkacie, więc możecie w miarę swobodnie po niej się poruszać, w przeciwieństwie do mnie. Czyli pan z nami nie idzie? Tak, bo muszę naprawić maszynę, plus nie mogę spotkać samego siebie. Musicie to zadanie zrealizować sami. No ale... Macie całe 40 minut. Ale mówił pan, że mamy 45 minut. 5 minut straciliście na gadanie. Do roboty! Tak, super. Zrzućmy całą robotę na grupę nieodpowiedzialnych uczniów. Let's go! Dobra, to tylko 5 lat. Na pewno nie będziemy się jakoś mega wyróżniać. Czemu oni na nas się tak gapią? Wyglądamy jakoś inaczej? Nie wiem. Zwariowały. No co, to na pamiątkę tylko. Ten model telefonu wyjdzie dopiero za kilka lat. Schowaj to! Jezu, po co mi najnowszy iPhone, skoro nie mogę się nawet przyfeksować? Ej, dobra, sala pana Konrada chyba powinna być tam. Kurde, musieli przenieść salę na przestrzeń lat. Mógł nam o tym powiedzieć. Dobra, po prostu kogoś zapytaj, no chodźcie. Ej, sorry mordo, wiesz, gdzie jest gabinet pana Konrada? Czego wy chcecie od tego starego ćwoka? Ej, pan Konrad potrafi być naprawdę miłą i pomocną osobą, a to, że go nie znasz, to nie znaczy, że... Spokojnie, nie wiedziałem, że mam do czynienia z panką najgorszego nauczyciela w szkole. Nie, bo my chcieliśmy mu zrobić takiego, wiesz, małego pranka, tylko nie wiemy, gdzie jest jego sala, bo chyba zmienił. Nie zmienił. W 203. Od zawsze. A, no tak, dzięki. A co to za prank? Podpalicie go? Oblejecie go farbą olejną? Mogę dołączyć? No tak, coś w ten deseń. Zaraz będę. To prywatne porachunki. Rozumiem. Zemsta osobista. Podoba mi się to. Miały być naleśniki z masłem orzechowym, a nie znowu jakieś bieda kanapki, mordo. Wiesz, że jestem po treningu, nie? Tak wiem, przepraszam, ale to pani robi codziennie drugie śniadanie i nie wie, że od roku mnie zjadasz. Ty, mutancie białkowy, zostaw go, co? Mała kurka, która myśli, że jest komucikiem. Masz 3 sekundy, żeby stąd uciec. Umiesz do tyłu liczyć? Dobra, musimy spadać, jak chcemy zdążyć. Jeżeli jesteście zainteresowani, to łazienka na drugim piętrze jest w remoncie. Drzwi są otwarte, gdybyście chcieli... No, wiecie. Pobyć trochę... sami? No nie! Nie, weź nie, człowieku, nie, 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 nie. Chciałem tylko pomóc. Nie było tematu. Z jakiej klasy jesteście? Z 3D. Jesteście nowi? Ja też jestem z 3D. Koniec przerwy. Chodźcie, pokażę wam salę. No, ciao, ciao. Misie kolorowe, kończcie. Kasper, idziemy. Sorry, mordo, nie wiedziałem, że jesteś z tej samej siłki. Mordo, zdarza się, nie szkodzi. A most? No, to wiesz... I? Nastawiłem sobie sam, jest dobrze. Dobrze, mordo, trzymaj się. Siła. Pa. No szybciej ruszajcie tymi racicami, no ruszacie się tak samo, jak się uczycie, czyli wolno. Siadać zresztą wszyscy. Przed nami 45 minut czystej przyjemności rozjeżdżania walcem waszej średniej i miernej ambicji. Rany, stary pan Konrad, to straszne hamidło. To co, może teraz lista skazańców. Przemek Burkacki. Nie ma go. Aha, na waksach zapewne, ale ja go jeszcze dojadę. Dobrze, Chomontowski. Sorry, ale coś mi tutaj nie pasuje. Ty mówiłeś, że chcecie zrobić pranka panu Konradowi, tak? No mówiłem, różne rzeczy mówiłem, ale to może później to zrobimy.
A potem okazało się, że jesteście w szkole po raz pierwszy. No to skąd znacie pana Konrada? Uczył mnie w podstawówce. Kojarzysz szkoła imienia Balcerzyka? Tak, to. To po prostu chcę się teraz za nim zemścić. To spoko. Hej, my się chyba nie znamy. Pani Satis! Co? Jestem Paulina. No tak, po prostu pani, znaczy ty mi bardzo kogoś przypominasz. Jesteście tu nowi, prawda? No, teoretycznie, bo jesteśmy na okresie próbnym. Okresie próbnym? Tak się w ogóle da? Ale jesteście na liście. Czy wy tu w ogóle jesteście legalnie? No, oczywiście, że tak. My tutaj... W ogóle masz bardzo ładne pismo. O, dziękuję bardzo. Wiesz co, używam tylko tego ołówka H5 i cienkopisu niebieskiego. W ogóle zobacz, jaki mam tu spis treści notatek z zeszłego roku. O co chodzi z tym outfitem? Stylówka na trasę. Trasę? Muzyka to moje życie. Jak mam być szczery, to nie jestem nawet pewien, czy skończę to liceum. Ej, szanuję. Warto podążać za marzeniami. Prawdziwy Sigma. Co to jest Sigma? To tak się mówi na Podlasiu. Nieważne. A zobacz, jak to sobie pięknie zakreśliłam. Past perfect con... Pamiętasz, na którą dziś mieliśmy lekcję? No, na 8. Maj, jaki mamy dzień tygodnia? Czwartek. Panie Konradzie, ta trójka nie należy do naszej klasy. No proszę, kogo my to mamy? My to wszystko wyjaśnimy. Tylko właśnie nie mamy czasu na to. Akurat czasu to mamy pod dostatkiem. Ale rzeczywiście nie kojarzę coś waszych przebrzydłych twarzyczek. Jak macie na imię? To się nie liczy, bo my dopiero będziemy na liście, ale jakbyśmy mieli chwilę, żeby pójść do dyrektora, to wszystko byśmy wyjaśnili. A nie. Wy zostaniecie tutaj, a ja przyjdę za chwilę z dyrektorem. Ale... Nie pyskować i czekać na mnie. Nie wiem, ale mamy 10 minut. Stary, słuchaj. To, co ci teraz powiem, jest trochę dziwne, ale musisz nam uwierzyć. Uwaga, jesteśmy z przyszłości. No okej. Okay. Jesteście z przyszłości. Co dalej? Zaskakująco dobrze to przyjąłeś. Stary, jesteś z przyszłości. Twoja sprawa. Ja nie oceniam. A dodatkowo Balcerzyka to jest liceum, a nie podstawówka, więc od początku wiedziałem, że wciska się git. No tak. No nieważne, naprawdę zostało nam bardzo niewiele czasu, żeby wrócić do naszych czasów, więc tak, musimy wrócić i to teraz. Nie ma mowy! Nie wyjdziecie stąd, dopóki nie przyjdzie dyrektor! Tak powiedział pan Konrad. Stary, proszę cię, pomóż, no wyglądasz na super gościa i jeszcze lepszego muzyka. Ej, pani Góra, słyszałeś? Te drzwi mówiły, że jesteś słaby na bicka i kładą cię na łapę. Które drzwi to powiedziały? No te tamte tutaj. No, ty ryju płaski, zaraz pożałujesz. Już się nie pozbierasz, suchoklatesie. Wow, dobra, musimy naprawdę iść. Nie ma mowy, nigdzie nie idziecie, ja o wszystkim powiem panu Konradowi. Spróbuj, to ja powiem wszystkim, co tak naprawdę tutaj robicie. Ty i ten twój cały Przemek. Tak, wiem, kim tak naprawdę jesteś. Przedmiot pana Konrada! Mam! Dobra, spadamy! Parę minut zostało! Matko jedyna, no gdzie byliście? Zostało ostatnie minuty! Pan Konrad? Ale przecież... Nie kłopocz się, chłopcze, i tak ci nikt nie uwierzy. A wy do środka, natychmiast, no. Szybko.
wszystko. Nie ma sprawy. Byłem, znaczy będę na twoim koncercie. Byłeś. Czyli to się uda. Nie mów nikomu. A, i jeszcze pozdrów pana trenera. Powiedz mu, że jeszcze kiedyś użyję grzebienia. Co? Nieważne, on zrozumie. Mam pana przedmiot. Wspaniale, bo zostało tylko 60 sekund. O, znakomicie. Od razu lepiej. Czy my właśnie ryzykowaliśmy dla kawy? Moi drodzy, jak będziecie w moim wieku, zrozumiecie, że żeby osiągnąć odpowiedni stan skupienia, musicie osiągnąć pierw odpowiedni nastrój i oczywiście... Panie Konradzie! No jejku, już, no. No przecież wiem. Nie trzeba krzyczeć od razu. Dobra, zapinajcie pasy. Ruszamy! Ładny pies, patrz na te buty. Slej! Brel! I co? Udało się? Tak. Wiecie, co macie robić? No to do roboty. No idziemy! To za ciebie, Julia. Oby się udało. Wszyscy są? No to lecimy! Oh yeah! Wow, ale serio wow! No pytanie, czy się udało? Nula! No gdzie ty byłaś? Miałeś mieć razem na paznokcie! Spóźnimy się. Jeju, Julia! Tak się cieszę, że cię widzę! No dobrze, widziałyśmy się godzinę temu na lekcji, stara. No, tak. To idziemy? Ola! Zagadałeś w końcu do Piotra? Nie, no gdzie, weź. Od tamtej pory próby wejścia na dach i przypale z woźną dałam sobie spokój. I tak bez tego nic nie wyszło. Niepotrzebnie zawracałam wam głowę. On i tak zasługuje na kogoś lepszego. Słuchajcie... Udało się. Gratuluję przede wszystkim sobie. No i wam oczywiście. Tak, no. Udało się. Ale jakim kosztem?